Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop dla lwów na czerwiec roku 2020. Horoskopy staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, tak abyście Wy umieli odnaleźć swoje właśnie wydarzenia w tych horoskopach. Pamiętajcie też o tym, że horoskopy to jest ogólna mapa zdarzeń, na którą zawsze macie wpływ. Jeśli jest coś pozytywnego, to znaczy, że dobrze tutaj myślisz, dobrze działasz, w dobrą stronę zmierzasz i niczego nie zmienię. Jeżeli jest coś, co nie do końca Ci odpowiada, pamiętaj, że możesz zmieniać tą prognozę, zmieniając swój tor jakby tutaj realizacji, czyli schematy ciała, schemat myślowy, zrobić coś inaczej niż dotychczas przed na przykład zobaczeniem, usłyszeniem tej prognozy tutaj chciałaś realizować. W horoskopie będą omawiane sprawy zawodowo-finansowe, również miłosne, a także tutaj kwestie zdrowotne, na które warto zwrócić uwagę. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Tutaj wproponowanych kilka filmików, które uważam, że mogą Was zainteresować. Na dole w opisie filmu więcej informacji o mnie. Jeśli Wam się podobają horoskopy, podoba Wam się kanał, to zapraszam do subskrybowania, kliknięcia w dzwoneczek i pozostawienie po sobie śladu typu łapka czy też komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Już tutaj patrzę na telefon, bo z niego właśnie realizuję rzut dla Was na stół, tak żebyście widzieli karty. Talia, która dzisiaj będzie brała udział w prognozie, jest to The Light Seer's Tarot. Ona jest omówiona też przeze mnie na kanale, ale również, moi drodzy, nie czytam odwróconych kart, czyli karta, która jest w pozycji prostej czy odwróconej, dla mnie ona sama pokazuje się taką, jaką jest, czyli na przykład wiadomo, że dziesiątka kielichów jest pozytywną kartą, a jeżeli na przykład gdzieś tam pokazuje się, nie wiem, dziewiątka mieczy, siódemka mieczy, ona sama w istocie jest tutaj w negatywie, tak ją też odczytuję. A zatem to dla tych, którzy czytają odwrócone karty, a podpowiedź. Dobrze, włączam tu podgląd na karty, na stół i już patrzymy. Lew w czerwcu. Na co warto, aby lew w czerwcu zwrócił uwagę? Pokażcie karty. Na co warto, aby lew w czerwcu zwrócił uwagę? Pokażcie karty. Na co warto, aby lew zwrócił w czerwcu uwagę? Czerwiec 2020 dla lwa. Czerwiec. Już patrzymy, drogie lwy, jak to wygląda. Może być dwutorowość, może być taki moment zawahania i wybór w kwestiach emocjonalnych, ale również warto być sobą w każdej sferze życia, nie pokazywać siebie takim, jakim wydaje się Wam, drogie lwy, że ktoś chce widzieć, bo nie do końca ten wizerunek, który Wy będziecie chcieli prezentować, będzie taki, który Wam pomoże, czy też Was wspomoże. No dobrze, pierwsza karta, z jaką energią wchodzicie? Giermek kielichów bardzo często mówi o tym, że macie w sobie coś takiego, co powoduje wewnętrzną blokadę przez kompleksy, które w sobie nosicie. I gdy warto przepracować owe kompleksy, żeby one nie definiowały Wam wyborów życiowych. Zobaczmy tutaj dalej. Osoby, które boją się na przykład poszerzać swoją wiedzę w aspekcie, nie wiem, transportu, zmieniać środek transportu, iść na prawo jazdy, czy gdzieś tam macie zamiar tutaj realizować swoją drogę w poszerzaniu umiejętności środkiem transportu. To może być prawo jazdy kategorii B, może to być prawo jazdy, nie wiem, na przykład potrzebujecie na motocykl i tak dalej, i tak dalej. Zatem poprzez swoje lęki, żeby te lęki nie zdefiniowały Waszej blokady, tylko warto gdzieś tam aktywnie w tą stronę zmierzać, bo w późniejszym czasie może Wam ta historia tutaj zaprocentować. Zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało w rozciągłości całego czerwca dla lwów. Dobra. I tutaj, jak to się rysuje, lew i czerwiec, lew i czerwiec, lew i
taki czerwiec. Okej. I tak, dobrze. Widzicie wszystko tutaj, tak żebyście mieli cały ogląd. Myślę, że jest widoczne całościowo. To tak, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, karty pokazują tutaj, że jeśli w jakiś tam sposób czeka Was, nie wiem, wyjazd, delegacja czy zmiany na przykład stanowiska, żebyście się tego nie bali, tylko po przemyśleniach możecie jak najbardziej z tego chcieć skorzystać. Warto być wtedy też asertywnym, ale również zwracać uwagę na historie, w których wymaga się tak zwanych wymian, zamian. Ja coś dla Ciebie zrobię, Ty zrobisz coś dla mnie i ręka rękę myje. Coś takiego nie do końca jest korzystne, bo Wy nie będziecie czuli się sami ze sobą w komforcie na zasadzie mnie się to nie opłacało, że zbyt wiele jakby ze swojej strony dajesz, a jakby za mało według Ciebie otrzymałeś, otrzymałaś, tak? Karty też pokazują tutaj, że jeżeli chcesz zmieniać środowisko pracy, to przy tych zmianach bądź asertywny, negocjuj, żeby później nie poczuć się, że gdzieś tam jest niedosyt. I tutaj w tej konfiguracji kart wygląda mi na to, jest nowa historia zawodowa, której nie do końca czujesz się pewnie, trzeba być asertywnym i to jest tak, że jakby część oficjalna w historiach płacowych będzie taka, a reszta dostajesz, nazwijmy to, w prezencie, tak? Nie chcę powiedzieć, jak to wygląda pod, w każdym razie ta historia i ten układ finalnie może nie do końca w dalszej perspektywie Ci pasować. Zatem zastanów się, czy ten układ, czy ta propozycja w nowym środowisku pracy jest dla Ciebie w korzyści w dalekiej przyszłości, tak? Jeżeli w jakiś ten sposób już na wstępie sumarycznie wygląda to obiecująco, ale w razie W nie do końca dla Ciebie jest to korzystne, to negocjuj, bo a nuż uda Ci się to wszystko wyrównać, tak? Osoby, które szukają pracy, sięgajcie wyżej niż myślicie, że możecie, nawet ponad Wasze kwalifikacje, które pierwotnie uznajecie, że ja nie spełniam wymogów, wyślij tam CV, możecie odpowiedź zaskoczyć, a zatem mierz wyżej niż sądzisz, że nawet możesz. Osoby, które pracują już długi, długi czas w jakimś miejscu pracy, mogą pojawić się kontrole. Sprawdzenie tego, czy Wy zasługujecie na to, żeby na przykład dostać awans, podwyżkę, czy w jakiś ten sposób ktoś będzie chciał po Was sięgnąć i to może być rozwojowe, zatem warto się w czerwcu wykazywać, warto wychodzić z inicjatywą i zrobić wszystko pod tak zwaną linijeczkę i gdzieś tam z przemyśleniem wszystkie decyzje realizować. Karty też pokazują tutaj, żeby nie dać się wplątywać w jakieś tutaj sytuacje w historiach pracy z obmawianiem osób z otoczenia, że to nie do końca jest takie, bo później Wy nie będziecie brani poważni, bo jeżeli obmawiacie osobę X, to pewnie ta osoba pomyśli, mówicie o mnie to samo, tak? Zatem uważać na wszelkiego rodzaju obmawianie bądź spłycanie kogoś zasług, bo Ty też możesz później być tak odebrany, odebrana. Reasumując, w historiach zawodowych nie decyduj poprzez lęki, które gdzieś tam są w Tobie. Jeżeli masz szansa, czy też myślałeś o tym, żeby poszerzać swoje możliwości w kierunku, nie wiem, przemieszczania się, podróży, logistyki, to zrób, bo ten lęk wcale gdzieś tam nie może, nie powinien Ci definiować tego wyboru. Również karty pokazują, jeśli idziesz w nowe miejsce pracy, to zastanów się nad warunkami, które pierwotnie mogą wydawać Ci się korzystne, a po przemyśleniu stwierdzisz, żałuję, że to podpisałem, żałuję, że się na to zgodziłam, a wtedy warto też być, zanim to się stanie, asertywnym. Uważajcie też na tak zwane zamiany usług, przysług, bo możecie nie do końca czuć się komfortowo. Osoby, które pracują długi czas, możliwe kontrole w celu sprawdzenia, czy
już czas, już ten moment, aby Was wypuścić w świat, aby uzyskać tutaj lepsze kwalifikacje, lepsze tutaj umowy, aneksy do umowy się tu rysują, ale uważajcie w historiach zawodowych na to, aby tutaj nie wchodzić w takie grono ludzi, którzy właśnie spłycają czyjeś zasługi, obmawiają, bo Wy też wtedy będziecie niepoważnie też traktowani. Jeżeli będziecie mieli zaproszenie na tak zwaną imprezę integracyjną, to wtedy uważać na wszelkiego rodzaju napoje tutaj wyskokowe, aby tutaj gdzieś też nie spłycić swojego wizerunku i poprzez ten obraz nie być później ocenianym w środowisku pracy. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, karty tutaj pokazują możliwe tutaj jakieś randki, możliwe spotkania, ale one mogą się przeciągać. Czyli na początku gdzieś tam może to być odraczane, odwoływane, a później jakby po gdzieś tam zejściu ponownie ta historia się zrealizuje. Również możecie mieć jakiś taki spór na zasadzie, gdzie mamy się spotkać, bądź w jakich okolicznościach. Tutaj też widoczne są, nazwijmy to, negocjacje. Dla niektórych lwów może pojawić się nowa osoba, tutaj i dla mężczyzn, i dla kobiet pokazuje się nowa postać, która jest poraniona, doświadczona, życiowa. Może to być podczas tutaj kwestii czy to podróży, czy też przemieszczania się. Coś takiego się też tutaj zarysowało. Pod koniec czerwca dla lwów pokazuje się możliwa jakaś historia związkowo-partnerska w otoczeniu pracy Twojej bądź tej osoby. I to dotyczy osób, które szukają partnerki do związku. I teraz tak, jeżeli jesteście w historiach partnerskich już jakiś czas, karty tutaj pokazują, że aby poprzez mylny osąd nie zdefiniować tego, jakie ta osoba ma faktyczne zamiary wobec Was, bo możecie się pomylić i później będzie trzeba się tłumaczyć. Zatem lwy, które w jakiś tam sposób szukają tutaj relacji, zwłaszcza osoby, które szukają właśnie partnerki do związku, mają szansę poznać kogoś takiego, a możliwe randki, możliwe spotkania, mogą pojawiać się tutaj przesunięcia, być może nawet jakieś mini sprzeczki w odniesieniu do tej randki, ale również możecie spotkać na swojej drodze w trakcie, nie wiem, czy to podróży, przemieszczania się, osoby, które są bardzo mocno doświadczone przez życie. Zatem do Was będzie należał wybór, czy chcecie z tak poranionymi osobami wchodzić w relacje partnerskie. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne tutaj, karty co pokazują? Zwracajcie uwagę na układ limfatyczny, na krążenie, tutaj ciśnienie krwi, bo też się ono tutaj zaznaczyło. I tyle w zasadzie, jeśli chodzi o kwestie te zdrowotne. Dowitaminizowanie organizmu również tutaj jest wskazane. Ogólny zarys, zadbaj o układ odpornościowy, ale również zadbaj o to, żeby w relacjach międzyludzkich, ale również i tych partnerskich, tak zwana chemia była, bo jeżeli będzie monotonia, jeżeli będzie nuda, to w jakiś tam sposób możecie chcieć błądzić, a szkoda. Jaka jest tutaj przesłanie z odkluczy anielskich, aż dwie karty Wam wypadły. Jesteś wolny, no dla lwa to chyba dobra wiadomość. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, zatem takie oto przesłania się dla Was, kochane lwy, pokazały na czerwiec roku 2020. Zatem tym pozytywnym, myślę, akcentem zakończę UFO horoskop. Pamiętajcie o tym, że na zdarzenia macie wpływ. Moim zdaniem ten horoskop nie wypadł źle. Są pewne przestrogi, są pewne informacje, wskazówki, na które warto zwracać uwagę, aby zapobiegać zdarzeniom tak zwanym niechcianym. Ja, kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za Wasz czas, za uwagę. Być może widzimy się za jakiś czas. Ściskam, całuję. Pa, pa!